Siemuńska, z tej strony Azura i to zwykłym kolejnym filmiku. Dzisiaj nas w drugim odcinku Sally Face. I bez żadnego przedłużania, tutaj sobie jesteśmy teraz w basemencie, czyli w piwnicy. I tu mamy się spotkać z Larym. Okej, okay, dobra. Czyli tak, mamy tutaj wszystkie, wiadomo, wszystko co jest w piwnicy, wszystkie różne jakieś te biohazard, co? Czemu się troszkę zacina? Okej, mamy tutaj nawet maszyny z różnymi żarłami. Dużo jakby śmieciowego jedzenia, nie jestem zbytnio głodny teraz. Okej, czyli 1B. Czy tu będzie Sally? My jesteśmy Sally. Czy tu będzie Larry? O boj, jakie ładne miejsce w sumie. W sumie to ładne właściwie miejscu, bo... Pizza! Ja bym chciała teraz jeść pizzę. Okej, czy tu jest... W sumie jest to dokładnie takie samo jak nasze pomieszczenie? Co to do cholery było? Okej, to... Nie, wcale! 10 lat tu pracuję, nie widziałam jeszcze nigdy żadnego ducha ani goblina. Nie, wcale. Okej, mamy łazienkę... Czemu chodzę do czyjejś łazienki bez pytania? Nie wiem. Czemu ta łazienka jest... Czemu taki był żółty? Czy mogę się przeglądać w lustrze? Nie. Lustro jest za wysoko. Ale chcę znam te problemy. Czyli... Nie! Nie! Ja chciałam wejść do tego potem. Okej. Okay. Keep out. Dobra, to na pewno będzie dalek pokojowego. To jest pokój lisy. Jest zamknięty. No to dobrze. I dobra. Tak. Hej, jesteś Larry? Twoja mama powiedziała, że powinien tutaj przyjść i się przywitać. Dopiero się tutaj wprowadziłem do pokoju 302. O hej, możesz wejść. Ej, ziomuś ma zajebisty pokój. O, fajna, świetna maska. Hej! To jest prostetyk? Nie jest to właściwie, co to znaczy dokładnie. No, że jakby po... Właściwie wypadku, czy coś takiego, że jest taki ten... Dobra, nie wiem do końca, jak to przetłumaczyć. Och, no... O cholera? Przepraszam, sorry stary. Spoko, już się przyzwyczaiłem do już gorszych jakby rzeczy. Cieszę się, że się podoba. Ach, ta jedna skarpetka po tym półką. Więc nie masz jakby twarzy pod nią? Co się stało? Wolałabym o tym nie gadać. Spoko, zmieńmy może temat. Jestem Larry. Żyję tutaj z moją mamą. Jestem Sal i moi przyjaciele nazywają mnie Sally Face. Dopiero się tutaj wprowadziłem z moim ojcem, przeprowadziliśmy się z New Jersey. Sally Face? Myślę, że... I don't really have any decent friends. Myślę, że nie do końca mam jakby takich znajomych. Będąc mówiąc szczerze. Więc kiedy zaczęli mnie tak nazywać, postanowiłem, że... A że jeżeli właściwie jakby... wezmę sobie to przyzwisko, to już nie będą mogli go, te dupki nie będą mogli go użyć przeciwko mnie. No to ma jakiś sens. Jak on powiem, jesteś trochę dziwny, ale lubię cię. Myślę, że się dogadamy. Ej, ale pokój z Larego jest zajebisty. He, to jest dokładnie to, co twoja mama powiedziała. Matka wie najlepiej. Czemu mieszkacie w piwnicy? Moja mama zawsze mówiła, że powinniśmy jakby... Go to the place from rats? Jakby otoż chronić to miejsce od szczurów? A, czyli myślę, że po prostu, że jakby może wymianować to pomieszczenie jakby za darmo? Jest w sumie dobrze, nie przeszkadza mi to. Może mogę sobie tutaj słuchać muzyki, jak głośno tylko chcę. I kiedy jej nie ma jakby w pobliżu. Nice. To jest jakby mój taki mały bad cave. I też bym chciała takie coś. Lubię twoją koszulkę. Dzięki, to oznacza Sally Face. Hej. Hej, mam sobie własną linię ubrań. To jest właściwie... koszulka zespół merch metalowego zespołu nazywanego Sanity's Fall. Lubisz metal? Nie wiem. No to się zmieni. Posłuchaj sobie tej piosenki.
To jest ich pierwszy single. Pierwszy twój single. Cały album wyjdzie dopiero za parę miesięcy. A to ja chętnie posłucham. A to z tego potem są te wszystkie arty, bo oni że razem słuchają właśnie metalu. Czy to się mu przyjmie potem tą maską jakby? A czy teraz mogę sobie po prostu tego słuchać, albo mogę wyśmiegać? Jest spoko. No że filmu to właściwie będę teraz. I co się stało w pokoju 303? Shhh, stary, nie gadaj o tym, nie mówię tego tak na głos. Co, dlaczego? Morderca jest wciąż w budynku. Nice. Skąd to wiesz? Widziałem, kiedy to się stało. Czy teraz jesteś na haju? Chciałbym. To było naprawdę coś... no strasznie gówno po prostu, no. Co się stało? Okej, okay, a więc pomagałem pani Sanderson z zatkaną toaletą. Po prostu już kończyłem, kiedy słyszałem, kiedy on jakby wpadł do pomieszczenia. Nie wiem, co to znaczy lunatyk, ale po prostu się darł. Wiem, co zrobiłaś. Wiem, co zrobiłaś. Herman wszystko mi powiedział, ty głupia suko. Ona starała się jakby go uspokoić, ale zanim mogła po prostu nawet powiedzieć kilka słów, już no, rozciął jej gardło. Po prostu rozciął jej gardło. Byłem w szoku, nie mogłem się ruszyć, po prostu byłem z... frozen by fear. No po prostu strach mnie jakby wziął moje ciało i nie mogłem się ruszyć. Po prostu patrzyłem przez jakby lekko chłoną drzwi łazienki. Nieważne, to jest... To się tak stało szybko, że... A czyli on po prostu szybko się stanął, on to wszystko wyczyścił, no i po prostu wyszedł. Nie wiedziałem jak, ale nawet mnie nie zauważył. Nie mówiłem o tym jeszcze nikomu, nawet mojej mamie, ale ufam tobie. Spoko, jeżeli to jest sobie okej. Okay. Spotykasz ziomka i mówisz mu właściwie, że byłeś świadkiem morderstwa. Wiesz, kto to zrobił? Tak, na pewno był to Charlie. Wielki, kurwa, jakby to nazywa, Big Creeper, czy jakby taki, no, no creepy, po prostu dziwny ziomek z 204. Nosił rękawiczki, więc nie myślę, że nie będą mieli żadnych odcisków. A my tak uważam sobie, są kolekcje kucyków i tak dalej. Nie powinieneś tego powiedzieć, tego, policji? Właściwie to chciałam to powiedzieć, starałam się powiedzieć to detektywowi, ale nie słuchał mnie bez, nie wysłuchał mnie bez właściwie posiadania jakiegoś dowodu. Tak, jakby moje słowa nie były wystarczające. Zmienimy temat. What's up with the guy in 103? A, czyli co z tym gościem z pokoju 103? To jest pan Addison. He owns this place. A nie, to był ziomek? Okej, okay, dobra, czyli tak, tutaj... Ej, bo to myślę, że on dalej czepioną głową, jak ten idzie. Czyli tak, teraz możemy pozwiedzać sobie pokój... Co to jest? Radio na co? A nie, poliska? A, czyli może teraz słuchać do różnych... Połączyć się jakby z policją, z radią, nie wiem, policji? Jak ogarnęła się na rzecz? To jest historia na inny dzień, ale hej! Teraz dałeś mi świetny pomysł. Jeżeli byłem teraz, no, fake call, czyli jakby teraz właściwie bym zadzwonił i powiedział, że coś się stało, czy tak jakby wiadomo, fake call, coś ten, i by to by dało im wystarczająco, by odciągnęło ich uwagę i wtedy on, Sid, by mu się pójść do pokoju 403. Może wtedy znajdziemy jakąś ewidencję. O kurde, jak to było po włosku? Jakiś ślad czy coś, żeby pokazać... Nie, ślad to nie jest... Nie, to co jest to słowo? Okej, okay. Dla detektywa... Coś... czego nie szukali? Okej, okay, czyli jesteśmy... I na ten plan nam się podoba. Okej, okay, czyli teraz zadzwoni. Okej, okay, dobra.
Czyli co? Plan jest, działa. Okej. Czyli on powie, że był napad na bank. Wiadomo. Cała sytuacja typowa, że tam... No napad na bank, no co innego może być, nie? I to nam da parę minut, żeby może było... A zanim się skarżą, że to nie było na serio. Powinieneś być wtedy na górze, kiedy ja to zrobię, więc wtedy... A to... Co can make this man's gun? Okej, dobra. Okej, czy możemy użyć jego walkie-talkie, żeby się cały czas komunikować? Boże, już się zaczyna się na akcja! Kiedy tylko dopiero spotkasz jakiegoś ziomka i już... Wiecie, że jesteście obaj geniuszami i wasze mózgi się zgrają. Okej, kiedy... Już ten będzie gotowy... A, czyli go powiadomo, kiedy policja będzie wracać. A, czyli żeby nie poszło, nie iść od razu zamienić ten napad na bank z czymś bardziej wiarygodnym? Żeby bardziej uwierzyli, czy na przykład nie wiem, napad na stację? Nie, stację? Tak, stacja benzynowa. Ja myślę, że masz rację, dobra. Weź to i idź do swojego pokoju i powiedz mi, kiedy będziesz gotowy. Okej, powiedz... Najpierw 10 minut shift. Okej, czy jest to coś jeszcze? Painting. Okej. Lubię twoje O cię panie! Dobra, teraz dopiero zauważyłam, że to są te obrazy, to jest to, co było wcześniej. Ta sceneria. Wcześniej co było. Dzięki stary, to moja pasja. Okej, coś jeszcze tu jest? Okej, nie, chyba nie. Dobra. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam. Czyli mamy teraz iść do naszego pokoju, naszego domu, mieszkania. Gdybym jeszcze tylko pamiętała, gdzie, kiedy właściwie, na którym piętrze żeśmy mieszkali, na czwartym? Czy... Tak, to jest 403, a 402 to chyba był nasz place? Nasz dom? Tak? Czekaj, więc mnie nie zobaczyłam. Czekaj. Tak, zrozum, okej. Okay. Czyli co, teraz mogę? Okej, jestem w swoim pokoju. Dobra, zróbmy to. Teraz zadzwonię, daj mi sekundę. Okej. Okay. Okej, okay, gotowy. Okay. Dobra, teraz możemy pójść do pokoju 403. I zobaczyć, co tam się stanęło się. Okej, okay, mogłam w sumie tam... pójść dalej. Okej, okay. To mi się podoba. Czekaj, czekaj, napiję solik. No, pięknie złamany stolik na kawę z jakimiś książkami. Wygląda by coś ważnego. No, nic ważnego. Okej, okay, dobra, dalej szukaj. Musi być coś innego, okej. Okej, okay. Okay, to nie ciekawego być. Obraz. Czy jest to właśnie ziomowa, ta, której właśnie pomagał wtedy? Pary? Nie, dobra, to jest to samo. Czy to nie są właściwie kucyki z tej właśnie tej figurki właśnie? A wygląda jakby jedna figurka mi nie było. Widać trochę krwi. Okej, teraz możemy już właściwie pójść. Aha, czyli musieliśmy tego zobaczyć na figurki, bo te figurki to są w sumie te koniki, te kucyki, co były u Charlie'ego. To w sumie miałoby sens, że właściwie Larry na początku wtedy mówił, że podejrzewała się Charlie'ego. Sanderson i Charlie oboje... Aha, nie oboje kolekcjonowali te dziwne zabawki. Okej. Okay. Pan Sanderson... nie, pani Sanderson. A, czyli tą jedną super rzadką figurkę właściwie ona raz właśnie zdobyła i była bardzo właśnie szczęśliwa na ten temat i właśnie wtedy o niej mu mówiła. Okej, czyli Charlie na pewno nie mógł się powstrzymać. Jestem pewna, że... A nie, że jestem zszokowany, że właściwie jej zaoferował. Czy on jej dał tą figurkę, czy jak? Czyli jest po prostu coś z nim dziwnego. Okej, okay, to jest szalone. Ten gościu na pewno musi zostać złapany. Nie możemy z nim być, żyć z jednym... z mordercą w jednym budynku. Dokładnie, dlatego właśnie musimy pójść do pokoju Charlie'ego i zobaczyć, czy możemy znaleźć... Ty musisz i zobaczyć, czy możesz znaleźć tą zabawkę. Czekaj, jak mam to zrobić?
Charlie nie za bardzo za mną przepada, nie ma opcji, że mnie wpuści. Czyli jak to się nazywa? Oskarżył go, że kradłem jego snacks? No jakieś, nie wiem, słodycze? Jakby? Czy coś z jego pokoju? Dobra, co zrobię? Zrobię to, nie będzie... Nie, co? Nie będę jego to... A, czyli inaczej nie będę mógł znaleźć stanąć w nocy, więc to będę zrobić. Okej. Okay. Wyjść tą... siatkę? Może tutaj dać tą zabawkę bez to tkania jej. Czy mam wrażenie, że to kiedyś robiłeś? Nie, po prostu oglądam zbyt wiele telewizji. Okej, okay, cool. Czyli mamy tą siatkę... Nie. Toki, keycard... A nie, dobra, tu mamy. I dobra, czyli teraz musimy iść do niego, do jego... Do Charlie'ego, odwiedzić Charlie'ego! Kurwa, ziomuś, a ja cię tak lubiłam na samym początku. Ci ludzie z wieloma figurkami na półkach to jacyś szaleńcy. Tak to się robiło. Nie! Czekaj, gdzie on mieszka? Trzecie? Piąt... Nie. Na którym mieszka? Czekaj, bo mi się w ogóle to nie ten... trzecim. Nie. Tak? Chyba? Nie wiem. Nie, tu jest mama Larego, to jest... Nie... A, teraz będę się gubiła. Nie, bo dopiero byłam na czwartym. Na czwartym mieszkam ja. Sal. No, tak. Jest! Dobra, Charlie, ale czy on teraz jest właściwie tutaj? Jest. Więc... So... dobrze. Co teraz? Nie. Proszę. Czy ja mam teraz właściwie wziąć na walkie talkie jakoś? Nie pogadać z nim? Okej, chyba że muszę wyjść? Nie. Cool. Powodzenia. Dobra, ale co ja mam zrobić? Chore, tutaj nie ma nic. W jakiś sposób niby miałabym... Wygonić go? Ziomuś. Ziomuś, weź spierdalaj. Ziomuś. O boj! Co ja mam zrobić? Przecież ja miałam... Tak, miałam wyjść do pokoju Charlie'ego. Chyba, że mam wrócić do siebie i mam poczekać na noc. To by miało więcej sensu. Czemu o tym nie pomyślałam na początku? Okej, wracamy do siebie. Okej, idę do siebie i teraz chyba nie wiem, pójść do ojca pogadać? Zdecydowanie, okej. Okej, czyli teraz właściwie już się stara. Ej, kurwa, to jest skoro. O, znalazłem się hajs. A, to jest hajs, ja bym chciała wziąć wtedy. No dobra, ale nie wiem, może Charlie'emu coś kupić, że hello ziomek, wszystko jest okej, tam między nami, łuchuchu, masz, żarcie. Okej, dobra, miałem po prostu wrócić do Larego, dobra, okej. Poszedłem do Charlie'ego, ale... No, nie pozwoli mi pójść gdzieś tam bliżej tego. No, musimy go wywalić z pokoju po prostu jego własnego domu. Wygląda na to, że musimy jakąś inną dystrakcję znaleźć. Jakieś pomysły? No, wiem, że tylko, że Charlie lubi jeść to dużo. Okej, na czymś pomyślę. No, mówię, gdzieś tam, nie wiem, coś tą maszyną może. To jest. Czekaj, co, bo nie przeczytałam się, o co chodziło. Nie wiem, po prostu... O właśnie, kto to jest Charm? To po prostu dziwne chyba uczucie na temat przy tego całego budynku. To jest... Jest to Black Kid of Free. A chyba ten jest ten ziomkiem z trzeciego piętra. Aha, czyli on po prostu nie bierze w duchy i tak dalej. A, czyli po prostu, żeby zagrać jeszcze raz. Heee, metalhead, to by go wydało osiągnięcie. Idealnie, idealnie dla mnie. Yeah. Kurwa. Dobrze, niepotrzebne mi to. Halo, muszę wyłączyć się Charlie'ego. Halo! Robotę masz do wykonania. Ziom! Nie czas na muzykę. Kto to mówi? A, czyli właśnie, bo tutaj coś Larry mówi, że nie, jakieś czy... Herbatę przynosi, czy coś takiego? Dziękuję, dostałam herbatkę. Jeżeli to była herbata, nie wiem, czy właśnie to była herbata, czy coś innego.
Bo Larry mówił, że coś właśnie dorośli lubią topić, on niekoniecznie, ale dorośli, tak? Może właśnie to mamy dać? Trzecie piętro. Dać temu Charlie'emu? A ty kto? Hej? O, to jestem Chuck! Hej. Jestem Sal. Dobrze, ja się tu wprowadziłem. Może mi mówić Sally Face? Czek, miło mi cię poznać, Sally Face. Ciebie też poznać, miło. Awkward. Czy on nie zablokuje mi teraz przypadkiem miejsca na... ja jestem na trzecim piętrze, to nie jest chyba poziom. Tutaj jest miejsce Charlie'ego. Mogę ci zaoferować herbatkę, czy nie mogę? Chyba nie mogę. Poczuł herbatkę Allison. Tak właśnie ty się wziął. O, kocham Allison Tea. Daj mi to. Kurwa, ty chamie jeden. Dobra, już nie podziało. O, jaka relaksująca. O, dobra, dobra, mamy gościa. Okej. Okay. Dobra, czy teraz musimy... A, czyli odpłynął i teraz odpłynęło chyba na chwilę. Mam nadzieję, że nie dotykałeś moich kucyków, kiedy spałem sal. Okej. Okay. A, czyli teraz możemy dać po prostu... chcę więcej herbatki, czyli jeżeli damy mu więcej herbatki, będziemy mieć więcej czasu, aby przeszukać jego mieszkanko. Git. Gdzie on mieszkał? Na drugim chyba, co nie? Ale którego kucyka... mam więcej od Alison? Dziękuję, okej. Okay. Okej. Okay. Ten teraz zaśnie, ale które ja mam właściwie? No jak? Ile mam ci ziomy dać tej herbaty? Dobra, to pomyślę o tym następnym odcinku. To my, mam nadzieję, że nie wiem, ile wyszło teraz minut, bo to właściwie było dokończenie tamtego odcinka trzeciego. Ale no, to było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że się wam się podobał. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnych innych następnych filmikach. Na razie.